Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Dwojgiem aniołów klękam z radością, z niebem świat. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym sakramencie, abyś nas zbawił. Za Twoje łaski to wyświadczone odbieraj od nas serca skruszone. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. I z Duchem Twoim. Pan otworzył bramę nieba, jak deszcz spuścił mannę do jedzenia. Podarował im chleb niebieski, chleb aniołów spożywał człowiek. To słowa antyfony na wejście formularza mszy świętej o Najświętszej Eucharystii. Przychodzimy, bracia i siostry, aby dotykać i karmić się chlebem. Chlebem, który daje nam Pan. Chlebem żywym i prawdziwym. Chcemy go przyjmować do naszego życia, ale chcemy tak, żeby on wkraczał w naszą codzienność. My, kapłani, tę mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Michał modli się o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego, opiekę świętego Józefa dla Joanny, Dariusza, ich dzieci, ich rodziny. Ksiądz proboszcz modli się za świętej pamięci Janusza Błaszczyńskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Ksiądz Krzysztof za świętej pamięci Stanisława Raciborskiego w 33. rocznicę śmierci. Ja Bogu polecam zmarłą świętej pamięci Alinę Brzyską w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Przeprośmy za nasze grzechy. Prośmy o to, aby Pan zlitował się nad swoim wybranym ludem. Panie Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, zwycięstwo śmierci, piekła i szatana, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, chlebie życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy.
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz, wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połowę krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczyniliśmy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto Słowo Boże. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Jestem Twym sługą, synem Twojej służebniczy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym.
po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chwal Syjonie Zbawiciela, chwal pieśniami wśród wesela, wodza i pasterza rzesz. Ileż zdołasz, sław go śmiało, bo przewyższa wszystko chwałą, co wyśpiewać pieśnią chcesz. Chwały przedmiot nad podziwy, chleb żyjący, pokarm żywy, dziś się objawia nam. Moi drodzy, to fragment sekwencji, która może być odśpiewana w czasie liturgii, uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Boże Ciało. Dzisiaj się objawia nam ten chleb żywy. Tydzień temu, kiedy uczestniczyliśmy w tej pięknej uroczystości Bożego Ciała, odkrywaliśmy, że On żywy i prawdziwy chce nam się objawiać. Po raz kolejny, może tak nie jak to zwykle bywa, że z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszej parafii podążaliśmy, może zastanawialiśmy się w tym skwarze, zazwyczaj w tym cieple, właśnie żeby móc skupić się na modlitwie, aby móc słuchać Słowa Bożego, aby widzieć Jezusa, który jest taki nam bliski. Dzisiaj On po raz kolejny pragnie nam powiedzieć, że jestem Tobie bliski i dzisiaj się chcę Tobie objawić. I tak jak uczniowie w wieczerniku, zanim zaczniemy tę wieczerzę, chcemy Pana pytać, gdzie chcesz, Panie, abyśmy Ci przygotowali Paschę, gdzie chcesz, abyś spożył Paschę. I to miejsce, miejsce szczególne, to miejsce naszego serca. To jest miejsce, gdzie chcemy zaprosić Jezusa do naszego życia. Kiedy widzimy Go, kiedy kroczy pośród nas. Kiedy tak jak uczniowie z Emaus doświadczają spotkania z Nim i później rozpoznają Go przy łamaniu chleba. Kiedy widzimy, jak Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba, kiedy karmi tych, którzy są spragnieni. Ale widzimy też to samo ciało, tą samą osobę, tego samego Boga, który z miłości do człowieka oddaje swoje życie. Dzisiaj, bracia i siostry, chcemy uczestniczyć w Eucharystii. Każda Eucharystia, czy to w Boże Ciało, czy w oktawę Bożego Ciała, czy ta Eucharystia w uroczysty sposób odśpiewana, w uroczysty sposób wypowiedziana z namaszczeniem, a może nawet także i w pośpiechu przez usta kapłana, tak samo wnosi tyle światła i tyle miłości w serca tych, którzy chcą iść. I tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, która także również była proklamowana tydzień temu, Jezus wziął chleb i mówił i powiedział: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i rzekł: to jest moja krew przymierza, która za was będzie wylana. Bracia i siostry, trzeba, abyśmy wyszli również razem z Jezusem, abyśmy razem swoim życiem śpiewali hymny, tak jak to czynili apostołowie podczas ostatniej wieczerzy. I jak ewangelista święty Marek zapisał po odśpiewaniu hymnu, wyszli w stronę Góry Oliwnej. Tam przecież dokona się pojmanie i tam też mamy być z Jezusem. To również dzisiaj, kiedy wyjdziemy poza świątynię naszą, poza nasz Kościół, kiedy będziemy przechodzić właśnie po placu przy Kościele, do tych czterech ołtarzy, niejako do tych czterech naszych osiedli, naszej wspólnoty parafialnej, chcemy iść i być tymi świadkami, być świadkami obecności Chrystusa. I też jakże piękny zwyczaj jest, który pamiętam z czasów dzieciństwa, kiedy w mojej parafii rodzinnej, kiedy przychodziła oktawa Bożego Ciała, to wszyscy czekali na to, żeby tam z tej brzuski
oberwać gałązkę. Przy każdym z ołtarzy, jak zauważyliście, są postawione brzuski. Więc to taki symboliczny znak, że chcemy właśnie z tego źródła czerpać. Chcemy, aby Pan błogosławił także te piękne wianki, które pobłogosławimy już po powrocie do świątyni. Aby Pan również w tych znakach tego daru, tej ziemi, tego, że przeżywamy tą piękną porę roku, wiosnę, która właśnie za chwilę stanie się też i latem, może już też doświadczamy tych upałów i tego ciepła, które jest. Ale to przede wszystkim obecność Jezusa, który On do nas przychodzi. Dlatego też chcemy prosić Ciebie, Panie Jezu, abyś przychodził do nas i abyś stawał się nam coraz bliski. Abyśmy mogli odkrywać to, że Ty jesteś właśnie nam dany. Dusz pasterzu, prawy chlebie, dobry Jezu, prosim Ciebie. Ty nas karm i broń w potrzebie, Ty nam dobra okaż w niebie. Kędy jest żyjący raj. Twa dłoń, Panie, wszystko zdoła. Ty nas karmisz z Twego stoła, gdzie wciąż uczta trwa wesoła. W gronie niebian nasze czoła na Twe łono skłonić daj. Amen. Zanieśmy nasze wspólne modlitwy do Jezusa, który składa Ojcu dziękczynną i przebłagalną ofiarę swego ciała i krwi. Niech radość i umocnienie płynące ze sprawowania najświętszej ofiary będą zaczynem rozwoju Kościoła na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech misjonarze i misjonarki głoszą Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, aby blask Ewangelii olśnił słuchających. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech małżonkowie wciąż na nowo stają na modlitwie przed Panem, aby trwać we wzajemnej miłości i wierności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech skłóceni odnajdą w sobie siły do przebaczenia i pojednania, aby zaznali pokoju serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech ci, którzy odeszli do wieczności, a w szczególności świętej pamięci Janusz Błaszczyński, świętej pamięci Stanisław Raciborski i świętej pamięci Alina Brzyska, doznają przebaczenia swoich bliskich, aby mogli radować się w niebie na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech udział w tej Eucharystii przemienia nasze myślenie i odczuwanie, abyśmy mogli żyć pełnią Bożej prawdy i miłości. Ciebie prosimy. Tobie, Panie, polecamy wszystkie nasze intencje, które są nam bliskie. Modlimy się za Joannę i Dariusza, prosząc o potrzebne łaski dla nich, o łaskę zdrowia dla nich, dla ich dzieci, ich najbliższych. Ciebie prosimy. Panie Jezu, przyjmij nasze modlitwy, które składamy w eucharystycznej ofierze i uświęć nas swoim najświętszym ciałem i krwią, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan stąpił z nieba pod postacią chleba, choć skryty bez świty, lecz prawy Bóg, cichy bez chwały, daje nam się znowy, chodzimy na kolana, uczcimy niebios Pana.
więc bierzmy do Jego stóp. On na ołtarza łaską swą obdarza. Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana z miłością, z czułością wiernych sług. Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana z miłością, z czułością wiernych sług. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia, pokornie błagamy Cię, najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam, jako prawdziwy, wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy jest spożywane, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, dlatego z wiarą módlmy się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta na środku Kościoła będzie udzielana na rękę, po jednej i drugiej stronie, przy ścianach, bezpośrednio do ust. Również na zewnątrz będzie udzielana Komunia Święta w takim samym porządku. Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam, przy chlebie żywym Zbawco nasz, pszeniczny darze przyjdź. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos, tak wzywasz nas, rodzinę swą, za Tobą chcemy iść. Panie, pragnienia ludzkich serc,
radością więc śpiewamy Ci te bieg czynienia hymn, godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski dzielić chleb. Panie, pragnienia ludzkich serc sam. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być, jak braciom służyć, naucz jak miłością, prawdą żyć. Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam. Przy chlebie żywym Zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Przy chlebie żywym Zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony bo Twego Kościoła, bo Ty dokowoń za nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie gustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie, dobry jak chleb, wiara nas bierzemy, odrzucimy chwasty, bo wan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony ma Twego Kościoła. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy. Ty się naszym życiem i oczekiwaniem.
Tyje na nad życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba w świątyniach zostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Módlmy się. Panie nasz Boże, uświęć nas przez udział w uczcie eucharystycznej i spraw, aby ciało i krew Chrystusa umacniały nas w bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, za chwilę będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i tak jak to było tydzień temu, przejdziemy do czterech ołtarzy, gdzie przy każdym z tych czterech ołtarzy odczytamy, wysłuchamy Ewangelię, będziemy modlić się, śpiewając suplikacje i otrzymamy błogosławieństwo. Czwarty ołtarz będzie, tak jak to tydzień temu, pod figurą świętego Józefa. Chcemy zawierzać naszą wspólnotę temu, który widział Jezusa, który towarzyszył Jezusowi. Później powrócimy do świątyni, gdzie otrzymamy błogosławieństwo na zakończenie, a po błogosławieństwie będzie błogosławieństwo tych pięknych wianków, które zostały przyniesione do naszego kościoła, które także my kapłani też otrzymaliśmy od dobrych dusz, które też będą w naszych mieszkaniach tym symbolem właśnie błogosławieństwa, że Pan przychodzi mocą swojego błogosławieństwa. O zbawca kostio, swobodna ci, co lud do niebe wiódł, jedziesz za nam, ze mną i z rodziny kawiewe werny ci, aj ci i we pomoc, ze weźmi nam, jednego mógł trójcy, sława przyziem, niech będzie sława w każdy czas, niech on wieczystym żywy byciem syn, ojczywyś nie rajcie. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukrytych chleba, nagrody nasze widzieć przychowo i jak się dzieciom Jego powodzi. Nagrody na wasze widzieć przychowo i jak się dzieciom Jego powodzi.
przed Twoim Bogiem zginaj kolana, niech chwały Jego śpiewaj z Betlewem. On Twoim Ojcem, On przyjacielem, pieś chwały Jego śpiewaj. Było to dla człowieka, że na ołtarzu co dzień go czeka, tam ludu swego odwiedza ściany, bo pragnie bawić między ziemiany. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel kazał powiedzieć, czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo połamał go i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Prośmy Pana, aby oddalił od nas wszelkie nieszczęścia, ten czas epidemii. Święty Boże, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ty jesteś kapłanem na wieki, alleluja. Podobieństwo Melchizedek, alleluja. Módlmy się,
Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę przez Chrystusa Pana naszego. Przyjmijmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, jest mi się. Zamieszkał tu dla Jego boskiej chwały, życie poświęćmy Mu, wiarą ukorzyć trzeba, zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Tu mu ciągle hosanna, śpiewa anielski chór, a ta cześć nieustanna. Dzielić z nami wygnanie, Jego rozkosze są. Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą. On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. Mojej duszy najsłodszy Jezu mój, dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zrój. Tyś wieczerniku Ciebie raz tylko uczniom dał, w ołtarzu się jak w niebie powszednim chleb stał. Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle cześć z rozpromienionym czołem. Tobie swe serce nieś.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie, gdy wielka rzesza była z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają nic do jedzenia. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I rozkazał ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy te 7 chlebów, dzięki uczynił, połamał je i dawał uczniom, aby je rozdzielali ludowi. Mieli też 2 rybek. Odmówił błogosławieństwo nad nimi i polecił je również rozdać. Jedli i nasycili się, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś tych, którzy jedli, około 4000. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Prośmy wszyscy o ich niegodziwości, zła, nieszczęścia od naszego narodu, od naszej ojczyzny, naszego całego świata, od wojny. I wojny wybaw nas, Panie, od powietrza głodu. Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha miłości i w swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjmijmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. O mój Jezu, i skryty na kolanach wielbię Cię, w postać chleba Tyś spowity, bóstwo Twoje kryje się. Ty, co rządzisz całym światem, me pragnienie w ręku masz. Tu przed Twoim majestatem a kryją twarz. Ty, co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz. Tu Twoim majestatem aniołowie kryją twarz. O światłości przysłoniona,
rzuć mi Twój promienny blask o dobroci nieskończona. Otwórz dla nas skarby łask, chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód. Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego głód. Chlebie życia przeobfity. Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód. Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu, ufam Tobie. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. Jeszcze inny rzekł: ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powróciwszy oznajmił to swemu panu. Wtedy pan rozgniewał się i nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki, wprowadź tu ubogich, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś, ale jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do niego: wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo pańskie. Prośmy, aby Pan zachował nas od nagłej, a niespodziewanej śmierci. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Oto chleb żywy, który stąpił z nieba, alleluja. Kto go spożywa, będzie żył na wieki, alleluja. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Przyjmijmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, brałeś dziateczki, objęcia swe. Patrz, tu przed tobą stoi twe dziecię, do serca swego przytuli mnie. Patrz, tu przed tobą stoi twe dziecię, do serca swego przytuli mnie. Byłeś dzieciątkiem, ty wielki Boże, w żłóbku płakałeś nad światem złym. Nie płacz, dzieciątko, ja ci w pokorze serce swe daję, ty mieszkaj w nim. Nie płacz, dzieciątko, ja ci w pokorze serce swe daję, ty mieszkaj w nim. Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, które Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, witaj, Jezu, Synu. Hostyi, witaj, Jezu, Synu Maryi, tyś jest Bóg prawdziwy. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Z pokorą teraz wszyscy wołajmy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Kielich zbawienia podniosę, alleluja. I wezwę imienia Pańskiego, alleluja. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Przyjmijmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, wielbię Ciebie w każdym momencie. W tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie, wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, w
wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino to się krwią Chrystusa stało, soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. O pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz na nowo i przygarni, byśmy jedno stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów Król łaska, pełne niebo kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Nieś pospiesza męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, głębi serca ile zdoba, głosy ludu zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat bawić Twoim zgonem, przeoblógł się człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starej oścień w męki dobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. O prawicy siedzisz Boga, ale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba wroga, przyjdzie stanić ludzkie czyny. Pomóż obnych grzech co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdrowie. Zbawo, Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo Twoje. Żądzie broń o wszystkich.
Prowadź w niebios Bogie bramy, my w dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nieustannie jeść to sławi Twoje czyny. Ogniowonym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Jak swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki, Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Pokornie prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, spraw, aby ci, których posilasz swoim sakramentem, godnie Tobie służyli, żyjąc według Twego upodobania, przez Chrystusa Pana naszego. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon Jezu ma miłości. Dzisiejsza oktawa zamyka bardzo ważny dla nas czas tego tygodnia szczególnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jej owocem powinno być wzrastanie w nas miłości do Pana Boga i tęsknoty za tym, żeby trwać przy Nim, który zechciał przy nas pozostać pod najświętszymi postaciami. Chciałbym bardzo serdecznie, zanim dokonamy poświęcenia wianków, podziękować wszystkim. Dziękuję kapłanom, którzy pełnili różne posługi. Dziękuję liturgicznej służbie ołtarza, szafarzom Komunii Świętej, lektorom, ministrantom. Bardzo serdecznie dziękuję dzieciom, dziewczynkom, które sypały kwiatki. Dziękuję ich rodzicom, paniom katechetkom, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem procesji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się przygotowanie ołtarzy, panom, którzy nieśli baldachim, pomagali kapłanowi niosącemu Najświętszy Sakrament. Bardzo dziękuję paniom z Legionu Maryi, które to panie uwiły te wianki, bo od razu widać, że myśmy sami sobie ich nie uwili, bo byśmy nie potrafili tak pięknie, misteryjnie tego uczynić. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Dziękuję wam, siostry i bracia, za waszą obecność, która jest wyrazem
wiary, czci i szacunku dla Najświętszego Sakramentu. To niezmiernie ważne dla naszych rodzin. To też wyznanie tego, że na miłość Pana Boga chcemy codziennie odpowiadać naszą miłością. Bóg zapłać. A my dziękujemy księdzu proboszczowi, że nam podziękował. Tak. Moi drodzy, podnosimy teraz wianki do góry, tak, żeby było widać. A kto nie ma wianków, to można sobie urwać gałązkę z brzusek. Tak. Są gałązki, więc śmiało. Może żaden wydział ochrony środowiska nie będzie tu nas dzisiaj słuchał, ale warto zabrać do domu. Kończymy ośmiodniowe obchody ku czci Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Nasz udział w tych obchodach był prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej zjednoczył nas z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Przyniesione wianki i zioła są symbolem naszej pracy, która uświęca zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. Prośmy teraz, aby Bóg zachował od zniszczenia i wszelkiej szkody całą przyrodę, która nam służy, a zwłaszcza tegoroczne plony, owoce i zioła lecznicze. Módlmy się. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm w właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby się stawały lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca dla ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A skoro Twój Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, raczył przyjąć postać chleba i wina, wypracowanych przez człowieka z Twoich darów, spraw niech Najświętszy Sakrament Ołtarza ustawicznie leczy, pokrzepia i odnawia naszą naturę, abyśmy w miłości przynosili obfity owoc i przybliżali odnowienie i powrót do Ciebie całego świata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Mam nadzieję, że woda wszędzie święcona dotrze. Radośnie Panu tym śpiewajmy, Alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Radośnie Panu chęć śpiewajmy, wychwalajcie Pana aniołowie panieńscy, wychwalajcie Pana zastępy niebieskie. Radośnie Panu tym śpiewajmy, Alleluja. Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem. Wychwalajcie Pana Stwórcę nieba i ziemi. Radośnie Panu tym śpiewajmy. Wychwalajmy Pana, który rządzi światem. Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki. Radośnie Panu tym śpiewajmy. I do
dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrego wieczoru. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zatrwiali, Twoje oczy odwrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie nie do wracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy.